Czas na kolejną misję. Z tej strony jak zawsze Wotan, a to jest szlakszowca Warchest. Wow, 57. misja, bitwa w Delcie. Zmierzymy się z dwoma opatami oraz Emirem Omarem. Oni mają po 4000 zł i ja tylko 2000 zł, ale sprawdźcie ile tu jest zieleni. Tyle zieleni mamy do dyspozycji, więc po prostu by było grzechem tego nie wykorzystać, więc wejdźmy i po prostu zacznijmy budować. To, co będę chciał zrobić w tej misji, to po prostu zabudować wszystkie te zielone tereny moimi sadami, moimi zagrodami z krowami i moimi plantacjami chmielu, które przerobię potem na piwo, zbuduję karczmy i wstawię wielkie podatki, bo przecież będzie mieć naprawdę dużo ludzi, jeśli, no, bo ktoś musi zasilać wszystkie te sady, zagrody i tak dalej. Kupmy sobie może na początku za te 2000 zł trochę drewna. No może nie całe złoto wydamy na to, ale dużo. Sady są tanie za 5 drewna, no ale zagrody już kosztują 10, więc tak 300 drewna myślę, że starczy. Nie jest to mała liczba, więc powinno być ok. Tylko jeszcze teraz trochę domków. Na początku lepiej sobie zbudować je tutaj niż z tej strony. Wiem, że tu są takie miejsca, gdzie byśmy i tak stadów nie zbudowali, więc w tych miejscach najlepiej by było budować domki, ale kiedyś jak tutaj sobie zbudowałem domki na górze i dopiero chciałem potem sady budować, to mi wszystkie te dzieci z domków latały po tych zielonych terenach i musiałem czekać, aż one zejdą, a to wkurzało i po prostu było niezbyt miło. Tak więc domki sobie wolę zbudować tutaj, niech sobie dzieci tam biegają, a ja będę sobie tutaj budował wszystko, co mi potrzeba. A na początku to wiadomo, jest trochę nudno, bo te sady trzeba zbudować. Musimy tę zagrodę? Zmieścimy. To teraz może trochę zagród pobudujmy. Tu jeszcze jedną zagrodę. No, myślę, że zmieścimy. Nie zmieścimy, to plantacja chmielu. Nie, plantacja chmielu siądzie. Tutaj chyba nie. Tutaj też nie. Dobra, wracajmy do sadów. O ile dobrze pamiętam, kiedyś przynajmniej miałem tak, że ileś tam sadów zbudowałem jabłoni, a potem nie pojawiały mi się drzewa przy każdym nowym budynku. Co po prostu było, no, trochę dziwne, nie wiem, chyba jest jakaś, a przynajmniej wtedy może miałem takiego buga, że po prostu, o właśnie, widzicie? Nie ma drzew, więc ja już więcej sadów nie będę budował, tylko po prostu przerzucę się na zagrody, skończyło mi się drewno, przerzucę się na zagrody tak, żebyśmy mieli jakiś pożytek z tych budynków, bo tak naprawdę sady jabłoni bez jabłoni nie za bardzo mi się to widzi, nie byłoby nam to do niczego potrzebne, a tak to zacznijmy sobie budować zagrody, będziemy mieć ser sprzedamy, oczywiście ustawimy zaraz na żywność na 8, raczej na podwójne chyba to są, tak? To są podwójne racje, oczywiście będziemy mieć tyle jedzenia, ile tylko chcemy. Będziemy sprzedawać resztę. Będziemy mieć naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo wszystkiego. No, zaraz wam znajdę pracowników, tylko że jeszcze chcę zbudować kilka domków. Wydajmy jeszcze trochę złota na drewno. I za resztę złota zbudujmy sobie tutaj kilka chatek i jeszcze kilka domków, bo mam za mało pracowników. A ktoś musi zasilić te chatki drwali, tak żeby miał jeszcze więcej drewna. I od razu lecimy z tempem na 60 na razie. Potem zwiększymy tak, żeby ten odcinek za długo nie trwał, bo i po co? To jest prosta misja, tu tylko trzeba się troszeczkę z czasem pomęczyć, żeby po prostu mi nam to wszystko zbudowali. A potem już idzie jak z górki. Nie mam złota? Aha, nie mam złota, no to nic, poczekam sobie, jak widzicie, już dochodzi nam naprawdę dużo jabłek, możemy te jabłka sprzedawać, a za to kupować sobie wszystkie inne dobrocie, które tutaj możemy znaleźć. A to jest to troszeczkę drewna, znów mnie dzieci wkurzają, bo mi tu chodzą, jak jedno zejdzie, to drugie wleci. Dobra, jest, udało mi się zbudować. Takie zwycięstwo, ach. Trzeba mi trochę więcej. Chciałem sobie kupić też trochę łuczników. Nie będę żadnych broni tutaj produkował, bo i po co? Bo mogę sobie kupić kasę. Pieniędzy będę miał naprawdę dużo. Tak w ogóle, ile ja mam? Aha, mam już na ten, to mogę na minus 8 ustawić podatki. Co już mi trochę da
jeśli chodzi właśnie o mój skarbiec. Dobra, budujemy, raczej werbujemy ile się da tych ludków, łuczników. Sprzedajemy dalej jabłka, sery zaraz też nam będą dochodzić, więc jest wszystko ok. Mamy ustawione na 8, raczej na podwójne racje, ale nie musimy się o to za bardzo martwić. Dobra, tu zbuduję sobie chyba balistę. Zbudujmy też cech inżynierów, a gdzieś tu chyba miał miejsce. Dwie osoby, czekajcie, muszę przyciszyć w głośnikach trochę grę, tak żeby mi mikrofon nie łapał, bo potem są takie, no, niby mam to wszystko ładnie zsynchronizowane, ale no, coś tam zawsze słychać, więc lepiej mieć to dobrze ustawione tutaj. Dobra, budujemy sobie trochę chmielu, albo może jeszcze trochę, tu gdzie nie, gdzie pewnie będzie się dało wcisnąć chmiel, bo chmiel wiadomo jest mniejszy. Sady jabłoni są chyba największe z tych wszystkich budynków tutaj. I od razu budujemy, wiadomo, piwiarnię, no bo przecież po coś nam ten chmiel jest. Tu jakieś sobie robić małe, tak jakby, małe odstępy od budynków, no ale jakoś tu trzeba zmieścić jednak w środku. Widzę, że już mi znów ludzi zaczęło brakować, więc sobie dokupię trochę ludzi. Może bym sobie zbudował gdzieś tutaj budynki, bardzo możliwe, że nic mi tutaj nie wejdzie na nie. Dobra, trochę ludzi teraz więcej zbudowałem, bo trochę więcej budynków, ale powinno być wszystko ok z tym. Okej, jest bardzo fajnie, może sobie dokupię troszeczkę więcej łuczników tam na tą wieżę. Tak, żebym miał pewność, że całe te armie mnichów, które będą szły, które będą mnie atakować od obu opatów, po prostu nie przejdą obok mojej tej wieżyczki i padną pod jej fundamentami, progami, nie wiem sam. Dobra, mniejsza o to. Teraz kim będę chciał atakować, bo tak naprawdę już można o tym myśleć, ponieważ no, chyba nie myślicie, że... Znaczy, tu już nie mam nic więcej do roboty, wystarczy sam atak, zebrać armijkę, no jeszcze te piwiarnie sobie zbuduję. One zaraz, raczej gospody, one zaraz powinny tutaj zacząć mi działać, więc jeszcze większe podatki wstawię. Mógłbym też jeszcze religię jakoś zbudować, raczej no, religię. Budynki do religii oraz budynki do ozdób, które by mi troszeczkę zwiększyły. Jeszcze jest tutaj współczynnik strachu i dostępność piwa i religię. Co by było nad fajne. Dobra, ja myślę, że zaatakujemy kimś, kim chyba w ogóle nigdy nie atakowaliśmy, czyli ciężko zbrojnymi. Ciężko zbrojni. Zobaczymy, jak się nimi atakuje, bo tak naprawdę nigdy nie atakowałem nimi. Chyba nigdy, tak mi się wydaje, że praktycznie ich nie używałem ani na pierwszym szlaku krzyżowca, ani jeszcze na tym drugim. Tak więc dzisiaj dla odmiany zrobimy sobie ich plus katapulty, ponieważ o ile będziecie dobrze widzieć, raczej jak wam pokażę, opaci budują bardzo grube mury i zajęłoby to naprawdę dużo czasu, niczym moi ciężko zbrojni by się przez nie przebili, a tak to sobie zrobię z 20 katapult i po prostu je zrównam z ziemią. Nie będę się w ogóle bawił w nic tutaj, kupię sobie po prostu tylko drewna dużo, żebym miał za co kupić, raczej za co strzelać w mury. Czym strzelać? O tak może, czym strzelać? Zostawmy też czas już na 30, powinno nam to już tutaj fajnie grać. Mam ile? 1400-1500 zł, więc mogę jeszcze troszeczkę dokupić tych ciężkozbrojnych. A potem zajmiemy się kupowaniem balist. Dobra, coś tam powoli leci to złoto, leci też, widzę tutaj chmiel, lecą pewnie beczki. Zaraz będzie łanie z piwem, powinno nam już tutaj wpaść, dostępność piwa na 8, czyli możemy do 16. Bezlistosne podatki, ale ludzie i tak się będą cieszyć. O, patrzcie, jaką minę zrobił, ale mniejsza o to. Ciągle się jesteśmy na plusie, więc nie jest źle. Możemy sprzedawać to drewno, bo nam już do niczego nie będzie potrzebne. No chyba, że ktoś by jeszcze chciał tutaj dalej rozbudowywać na tych zielonych terenach. Myślę, że one już starczą. Dobra, widzę, że już leci od Emira Omara atak na moje budyneczki. Więc jednak muszę przenieść je gdzieś tutaj. Czy mogę je zbudować gdzieś tu? Chociaż nie, bo tam by mi z góry załatwiali. Dobra, możemy jednego postawić tu. Tu sobie zablokuję przejście niestety. Tu możemy jeden postawić. Tutaj, tutaj. 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 A tu w rogach widzę.
da radę postawić kilka budynków. Starczy mi tyle, nie ma co budować więcej. Możemy co najwyżej dokupić trochę, znaczy sprzedać trochę żarcia jeszcze. Mamy już 3000 złota. To co, więcej tych? Ilu już mamy? 47. 47 ciężko zbrojnych. Tak, myślę, że do setki jak dobiję, to będzie wystarczająco. Ale jeszcze też trzeba pamiętać o tych katapultach, które chciałem zbudować. Więc może sobie teraz weźmiemy te katapulty. O, tu mam trochę inżynierów. Katapulty zbudujemy. Tak, gdzieś z 20, to tak 20 inżynierów mi trzeba. O, prawie trafiłem, jeszcze jednego. Znaczy 10 katapult, to 20 inżynierów, to powinno starczyć. Dobra, tego mam znowu do sprzedania. I lecimy tutaj, panowie. O, patrzcie, 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 jakie przeszły obok mojej wieżyczki. Oj, to nie tylko oni. Chodźcie tutaj, moi zbrojni. Moi zbrojni. Wy. Zostańcie tutaj. I budujemy więcej zbrojnych. Przegrać tutaj. O kurde, oni mi atakują z ten. Mój tutaj bardzo drogocenny. Bardzo drogocenny spichlerz, którego ja nie chcę stracić. Wy też tu w dół. No dobra, już chyba odparli atak. Więc ja sobie może pójdę w tą stronę. To są moi ludzie, to są moi ludzie, dobra. Chodźmy tutaj. Tych ustawmy sobie tutaj. Bo tutaj, jak widzicie, teraz będą chodzić pielgrzymki do mojego zamku. A ja zajmę się tym, o czym mówiłem, czyli zbudowaniem tych ludzi. Tylko że trochę straciłem, ale to aż takie wielkie straty to nie są. 7 katapult mi wystarczy. To jest tylko tyle, żeby do rozwalenia muru, a potem już sobie wejdę swoimi ciężko zbrojnymi. Widzę, że mnisi dobrze padają, tylko ciężko zbrojni przeszkadzają nam tutaj. Ale jakoś to będzie, dobra. Wy, 6 tutaj. Kupujemy więcej ciężko zbrojnych. I zaraz podejdziemy do przodu. Moi żołnierze mnie zawodzą. Tak, twoi żołnierze cię zawodzą, moi są wspaniali. Ale ludzi tu chodzi, o Boże. Mam trochę tych ludzi, trochę podatki wysokie. Ale, jak mówiłem, nikt nie narzeka, jest dobrze. Więcej piwiarni by się przydało, bo mi zostaje bardzo dużo chmielu. Widzę, że za dużo może chmielu dokupiłem. Nie mam, mam problemy z miejscem, co sami widzicie. Ale powinno jakoś być. Dobra, starczy, starczy. Mam kasę, no to jeszcze troszeczkę więcej tych ciężko zbrojnych dokupimy. I za chwilę będziemy mogli już pomyśleć coś o ataku. W ogóle podejdźmy może trochę tu bliżej. Naszymi katapultami też podejdźmy bliżej. Tak, żebyśmy mieli jakiś tam zasięg. Może podejdźmy tutaj. I zaraz otworzymy pierwszą wieżyczkę. I wejdziemy sobie po prostu do środka naszymi ciężko zbrojnymi. Mam nadzieję, że tyle ciężko zbrojnych starczy na naszego wroga. Może jeszcze tych wyślemy. To będzie powyżej 100. To nie jest aż wcale tak mało. Teraz tylko tak, czy mogę, mam już zasięg? Nie mam zasięgu. A jest słabo z tego powodu, że on ma tam mangonellę. Mangonella może zacząć strzelać w moje katapulty, więc jak najszybciej muszę rozwalić mu tą wieżyczkę. Dobra, mam zasięg. Czy wszystkie te katapulty? Wszystkie katapulty mają zasięg. Dobra, idziemy tutaj do przodu. Wy też idziecie do przodu. I w międzyczasie mi złoto będzie mi się zaraz tutaj zbierało. Dzięki temu, że mam podatki wysokie. Dobra, jest wejście i możemy wchodzić, czyli wchodzimy do środka. Emir, Omar coś tam do nas mówi. Nie, gdy atakujesz mój zamek, to tak jakbyś mnie atakował. No, atakuje twój zamek, atakuje ciebie. To jest chyba jakiś taki herb derb. Ale nieważne, nieważne. Nieważne, Emir. Dobra, Emir to będzie chyba najgłupszy przeciwnik, a przynajmniej będzie miał najgłupsze powiedzonka. Chociaż nie no, szczur był równie głupi. Więc tutaj się będą mogli ze szczurem bawić, kto będzie miał pierwsze miejsce najgłupszego przeciwnika. O, przejdzie bardzo... Ole, on mnichów ma, o Boże. Ile on tych ludzi ma? Tylko teraz tak, nie dojdę tutaj na czas, więc muszę przejść sobie przynajmniej tymi w bok. Moi łucznicy powinni dać radę, tylko tyle, żebyśmy złapali cokolwiek. Tutaj widzę, że się jeszcze jakimiś inżynierami atakuje. Ciekawe, co to dokładnie będzie. O kurde, ile ja mam tutaj rzeczy. To sprzedajemy. To nie wiem skąd mam, ale sprzedajemy. To sprzedajemy.
tyle żarcia, patrzcie. Uuu, leci ostro. Kasa, kasa, kasa. Na pewno jednego nam w tej misji nie zabraknie. Nie zabraknie nam jedzenia i nie zabraknie nam też właśnie tutaj jedzenia i tego. I złota. Wy, cofnijcie się, atakujcie tych. Ale ja mam mało ludzi, co mi tak wybiło? Kurde, to ci mnisi są nawet dobrze, jeśli to oni tak zrobili. O kurde. Chyba się będę musiał popilnować. Dobra, szczelcie tu krową. Zobaczymy co... Oj, panowie. Już mam na was sposób. Szczelcie w niego. Nie da się? Szczelcie tu. Dobra, to zostaniecie zabici tam potem. Dobra, no chodźcie tutaj katapulty, wy będziecie mieć kawałek do przejścia. A ci już niech się tutaj zbierają. I zbieramy oczywiście armijkę już na kolejnego... teraz na pierwszego opata. Emir został rozwalony. Emir Omar. Zostało nam kilka innych jednostek, tylko teraz zrobię takie coś, że uśpię wszystkie składy, wszystkie sady jabłoni i wszystkie tutaj zagrody krów, po prostu żebym miał więcej ludzi, dostępni chłopi. Zbuduję sobie tutaj tych 60 czy iluś tam ciężko zbrojnych i zaraz znowu powrócę do po prostu wrócę z uśpienia do tych sadów, co pozwoli mi na znów na produkcję. Mam nadzieję, że to no troszeczkę mi na pewno zepsuje, bo jak widzicie się mi jabłonie troszeczkę zepsuły i krowy znikły, ale za to mam naprawdę dużo jednostek, a jak sami widzieliście, potrzebowałem szybkiego zastrzyku jednostek, ponieważ no troszeczkę straciłem na tym przejściu. Idą kolejni mnisi, ustawmy się tutaj. Nie, nie idzie ich tym razem tak dużo. W ogóle patrzcie, ile on tutaj ma mnichów. O Boże, ile on ma ludzi. 214. To jest potęga. Potęga mnichów. Ale niestety, niestety dla niego, niestety dla mnie, troszeczkę mam krów. Ja tam rozwalę jakiś mur i wrzucę mu krowy do środka, co na pewno mu się nie spodoba, ale... Co mnie to? To jest w końcu mój wróg. Dobra. Kurde, powiem wam, że myślałem, że jakoś szybciej tą misję zrobię. Trochę się ciągnie, ale myślę, że nie będziecie narzekać na to. Zobaczymy, zobaczymy. Ja sobie tutaj zbuduję katapulty. W sumie to bym mógł teraz przyspieszyć w montażu, ale jakoś nie mam na to ochoty. Powiem wam, że mam ochotę sobie po prostu pogadać z wami do samego końca dzisiaj. Tak więc to właśnie zrobię. O, patrz ile jedzenia straciłem. Widać, że jak uśpiłem wszystkich, to trochę jedzenia jednak poszło. I niczym donieśli, to właśnie ludzie mi wyżerli. No w końcu mam bardzo dużo ludzi, więc co do tego się nie ma co dziwić. No ale i tak, trochę poszło tego. Zaraz pewnie się unormuję i znów będę miał tą chmarę, czyli wielki stos jabłek i sera. Nie zapominajmy o serze. Dobra. Aha, bo to łucznicy go wybijają moich ludzi. No to dawać na łuczników, idźcie, moja chmara ciężko zbrojnych, niech idzie na łuczników. Dokładnie tam. A wy, no szybko, szybko, szybko. Ostatnie jeszcze jedno. Jedziemy, jedziemy. O, macie zasięg, ła, jazda z krowami, jazda z krowami. Jeszcze raz. Patrzcie. Padają pięknie. Nie wchodzą w tą chmurę. Wszyscy tam. Ładnie padli. Dobra, lecimy do przodu. Tymi lecimy tutaj, aż pod tutaj róg. I jeszcze tylko sobie kamienia dokupię. Krów mamy bardzo dużo, możemy miotać nimi cały czas. Twój dwóch jest słaby, bądź bardzo ostrożny. No, nie będę ostrożny, ponieważ lubię ryzyko. O, może być tak, może być tak. Dobra, wy... Rozwalić mi to jak najszybciej. Wy. Lecimy. 109 mi tylko zostało, ale zaraz i tak już. O, idzie otwarcie tego zamku. Było szybkie. Otworzyliśmy to jak skarbonkę po prostu. Bum, błotkiem i koniec. I po robocie. Dobra, miotać tam krowy. Mam nadzieję, że dolecą aż tam do samego przodu. Uuu, patrzcie na to. Patrzcie ilo. To jest to. Wszyscy umierać tam.
Moje katapulty. Jeszcze tutaj jakbyście... No, co budował mur? Jaki? O Boże. Rozwalić ten mur. Wy, też nawalać mur. Dobra, wchodzić. Nie jestem pewien, ale chyba sobie swoimi katapultami zabiłem kilku ciężkozbrojnych. Bo tak 50 ciężkozbrojnych trochę za szybko padła. Jeśli od tamtych łuczników. No ale nic. Myślę, że moje jest już tylko kwestią czasów. No nie za bardzo, chociaż czekaj, to jest pomarańczowy, tak? To możliwe, ten żółty ile on ma? A nie, to zaraz, to jest... Tu jest pomarańczowy, no to gdzie ty mi ten żółty? Żółty przed chwilą powiedział, że jego, że myśli, że on wygra. No to jakim cudem miał to wygrać, jak ja już po prostu otworzyłem zamek i wbiłem się do środka. Dobra, zostało mi jeszcze tylko trochę. Jeszcze jeden opad. I będzie koniec tej misji. Trochę się nagadałem z wami tutaj dzisiaj. Mam nadzieję, że to docenicie i będzie naprawdę dużo komentarzy pod filmikiem. Czekam na to. Ostatnio jestem po prostu na fali nagrywania. Jeden odcinek za drugim leci. Ja to przez to, że jest coraz bliżej tego, aż kupię sobie nowy komputer. I po prostu dlatego się tak bardzo jaram i nagrywam. Po prostu mam masę pomysłów, jak tylko dostanę nowy komputer na różne serie. Nie martwcie się, też stare gry na pewno będą. I po prostu nagrywam jeden odcinek za drugim. Nagrywam, renderuję, idę do pracy. Wracam z pracy, nagram coś, idę spać, przez noc coś zrenderuję i tak w kółko, i w kółko, i w kółko. No i oczywiście niedzielę i soboty. W soboty od 16, tak samo jak wrócę z pracy po 16, to tak samo nagrywam. I nagrywam, chyba że gdzieś wychodzę. Co nawet się... Może nie aż tak rzadko, ale też niezbyt często zdarza. No i wtedy też jest nagrywanie, no i niedziela. Niedziela to jest po prostu dzień nagrywania. Dzisiaj jest właśnie niedziela, jak nagrywam ten odcinek. I powiem wam, że to jest chyba piąty albo szósty odcinek, który nagrywam. Nie tylko z twierdzy, ale też Knight Merchants i z wyzwania od widzów, które się pokazało w środę. Nie wiem, kiedy wrzucę ten odcinek, ale już tak sobie zaplanowałem, że w środę wrzucę wam wyzwanie od widzów. Mam nadzieję, że was to bardzo ucieszy, bo wiem, że bardzo długo na nie czekaliście, bardzo długo wam kazałem i mam nadzieję, że wam się podobało. I mam też nadzieję, że już się pojawiły pod tamtym filmikiem masa komentarzy co do wyzwań. Zobaczymy, znaczy ja zobaczę w środę. O, i zobaczymy. Nie mogę się doczekać. I miesza o to, zobaczymy to potem. Czekaj, ile jeszcze razy powiem, zobaczymy. Ale jak na razie zobaczymy, ile mi jeszcze zbrojnych potrzeba na zatkowanie Emira Omara. Nie, opata. Dobra, znów zróbmy to, ten trik z wysłaniem ludzi na urlop bezpłatny. Chociaż, no bezpłatny, bo im nie płacę przecież. I kupujemy tych zbrojnych, to już będzie wystarczająca ilość, myślę. Już nam się kasa kończy powoli. Dobra, tyle. Więcej nie będę budował wojska w tej misji. Mam nadzieję przynajmniej taką, że to co mam tutaj, czyli co to dobudowałem, czyli 139 ciężkozbrojnych plus tutaj ciężkozbrojni dadzą sobie radę. Wy, krowa, tutaj, krowa, tutaj. I patrzcie na to. Wychodzą z full HP. Wchodzą z full HP, wychodzą. Nie wychodzą. Ups. Jaka szkoda. Ci sobie gdzieś tam przejdą zaraz bokiem. My chodźmy już w tą stronę. I moje katapulty. Jazda. Wjedziemy tutaj. Wy już możecie maszerować pod mury. Bo i tak zrównamy wszystko z ziemią. Może tędy wejdziemy bokiem. Gdzieś tak tędy. To chodźcie tutaj. Moje katapulty tutaj. Ta chmara ciężkozbrojnych. Miałem ich więcej. Czekajcie, może zrobimy tak. Tych. Tutaj, o, coś mi FPS-y spadły. Mam nadzieję, że to aż tak bardzo nie widać. Może mi się miejsce na dysku kończy? Nie, niemożliwe, żeby mi się miejsce na dysku kończyło. A, tak mi się wydaje, że po prostu jakoś coś mój komputer przez chwilę miał jakieś wąty do mnie. Dobra, atakować, rozwalić, zmiażdżyć, otworzyć ten zamek. Otworzyć, rozwalić te mury. Wchodzimy. Wy już nie atakować tych murów, tylko dawać do przodu.
i zaraz zrobimy to, co wcześniej, czyli krowy nadlatują, mućka leci. Zawsze się zastanawiałem, czy... O kurde, patrzcie, znowu mi zamknął bramę. No przecież jak on mógł zamknąć, jak ja tutaj miałem swoich ludzi? No nic, widać, co ja nie mogę, to komputer może. Ale znowu otworzymy i wchodzimy. Tym razem już na pewno wyjdziemy. Już nie zamknie nam tego zamku. Widać, moje krowy dały sobie radę, bo wybiły naprawdę dużą ilość mnichów z tego. Dobra, wchodźcie tam na górę. Atakować mi tego ostatniego przeciwnika komputerowego. I kończymy. Jeszcze sobie może sprzedam trochę więcej jabłek, co by, nie wiem, podbić wynik, że więcej złota uzyskałem, czy cokolwiek. To jeszcze, o, pad. Zapamiętam sobie tym porażki i odpłacę za nią. No, nie żyjesz, chociaż w sumie to jest jakiś mnich, więc może wierzę w reinkarnację? Nie, chyba nie. To mnisi to nie. No, ale nic. Chociaż mnich z Shaolin, może. Mniejsza o to, wygrana misja kolejna to będzie silny prąd, czyli tutaj była dolina rzeki i wpływamy w silny prąd, tutaj ta rzeka się w końcu skończy, ale zamierzymy się my plus marszałek. W końcu mamy jakiegoś pomocnika w kontra dwóch emirów Omarów, raczej emir Omar i emir Saper? Saper? Saper, chyba Saper. No i wezyr straszny. Będzie ciekawie, ale to dopiero w następnej misji. Teraz ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie i tak jak mówiłem, mam nadzieję na dużo komentarzy pod tym filmem, no i może kilka łapek w górę. No to nic, na razie, pa!